Dzień dobry. Panie optymistki czy pesymistki? Optymistki. Łatwiej jest optymistą być czy dzisiaj, czy? Optymistą. Dlaczego? No, żeby był świat piękny. I żeby się nie smucić. Państwo są optymistami czy pesymistami bardziej? Po uśmiechach wnioskuję, że chyba optymistą. Pan optymistą jest. Pani nie? A ja tak po środku. Kto ma łatwiej, optymista czy pesymista? Optymista ma łatwiej. Dlaczego? Bo oczekuje czegoś, więc bardziej do tego dąży, tak mi się wydaje przynajmniej. Yes. Ja optymistką bardziej. Ja pesymistką. Dlaczego? No, takie natury w sumie mamy bardziej. A kto ma łatwiej, optymistka czy pesymistka? Optymista. Optymista, no optymista ma dużo łatwiej niż pesymista na pewno. No bo się patrzy tak radośniej na świat i w ogóle tak zawsze pozytywnie, a pesymistycznie to jest taka już... nie chce robić. No straszna wizja to jest już taka. Z natury optymistka. Dzisiaj święto obchodzą optymiści, wiedziała pani w ogóle? Międzynarodowy Dzień Optymisty dzisiaj. Optymista ma łatwiej? Myślę, że chyba raczej trudniej. Dlaczego? Myśli optymistycznie, ale życie pokazuje, że nie całkiem tak, jakby to chciałoby być, tak to wygląda. Ja jestem pesymistą. A ja chyba realistką. Aha, okej. Okay. Pytam o to dlatego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Optymisty. Proszę powiedzieć, kto ma łatwiej, optymista czy pesymista? Ja jestem pesymistą, więc powiem, że optymiści. Dlaczego? Ja mam trudno, no. Całe życie pod górkę, całe życie ciągle drugi. Czy pani jest optymistką w życiu, czy pesymistką? Optymistką. Optymistką. Widzę w różowych kolorach. Super, ma pani chyba łatwiej w życiu. Oczywiście, bardzo. Nie przejmuję się tego. Mam dużo znajomych, jak mam urodziny, odbieram 40 telefonów z życzeniami, a jestem na emeryturze już 15 lat. Super, wie pani, że dzisiaj ma pani swoje święto? Tak, dlaczego? Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Optymisty. I bardzo dobrze, jestem stuprocentowa, do widzenia. Optymiści. Pesymiści. Okej, okay, mamy podział, dobra. Kto ma łatwiej w życiu, optymista czy pesymista? Moim zdaniem optymista. Dlaczego? Bo jak się tak patrzy na wszystko z takim światełkiem w tunelu, no to tak łatwiej trochę w życiu. No, ona ma rację. Okej. Okay. Optymiści dzisiaj mają swoje święto. Wiecie jakie? Nie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Optymisty. No, to moje święto. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.